Włączam komputer, wpisuję hasło, pulpit. Te ujęcia już kilka razy pojawiły się na moim kanale i dzisiaj pojawiają się znowu. Celowo. Dzięki moim obserwacjom mogę wywnioskować, że czasem warto powtórzyć jakieś ujęcia jeden, drugi, trzeci raz, ale najlepiej tak, żeby widz się nie zorientował, że niedawno gdzieś to widział. No i właśnie ja dzisiaj, powiedzmy, coś takiego robię, tylko że wam o tym mówię. Powiem wam szczerze, że ostatnio miałam dość dużo przemyśleń odnośnie montowania. Mam całkiem sporo kanałów na YouTubie, które śledzę, które mnie interesują właśnie odnośnie filmowania, montowania i tak dalej. I zauważyłam, że tak naprawdę wszyscy używają Adobe Premiere Pro, no a ja używam Vegasa. No i zaczęłam się zastanawiać, czy kupno Vegasa było dobrym pomysłem. Dlaczego zaczęłam się zastanawiać? Skoro profesjonaliści używają właśnie tego programu, no to jakiś musi być powód. Ja wiem, że ktoś mi powie, że tak naprawdę program to jest tylko i wyłącznie narzędzie i wszystko jest w naszej głowie, wszystkie umiejętności są w naszej głowie, w nas. A to jest tylko narzędzie, co nie? Ktoś użyje takiej wiertarki, a ktoś użyje innej wiertarki. To nie ma znaczenia. I być może tak jest i to jest po prostu mój wewnętrzny problem, że zaczęłam zbyt dużo o tym myśleć. No i nie wiem. Ostatnio na przykład chciałam zrobić taki obrys postaci, taki neonowy, coś tego typu. I znalazłam poradnik na YouTubie. Zgadnijcie do czego? Tak, do Premiera Pro. Jakiś czas temu wymyśliłam, jak to zrobić, ale jak porównałam te dwie opcje, to wyszło, że w Vegasie to by mi zajęło 3 razy dłużej, bo bym musiała każdą klatkę zapisać, wrzucić do Gimpa, obrysować postać, wrzucić do filmu, maskować, bla bla bla. To jest do zrobienia, ale to by naprawdę dużo czasu zajęło. A co robię w tym drugim programie? No po prostu robię 3 kliknięcia, rysuję i bum, zrobione. No dobra, ale to czemu się skupiam na czymś takim, a nie na czymś, co bym mogła zrobić? Vegasie. No na przykład, dlaczego nie bawię się glitchem? Przecież to wygląda zarąbiście, uważam. No glitch, halo, błąd? Kozak. Albo dlaczego na przykład nie zamienię mojego pokoju w jakiś komiks albo szkic? Nazwijcie to jak chcecie. No dobra, ale koniec tego użalania się nad sobą, czy jak to w ogóle nazwać? Przejdźmy do konkretów. Uważam, że są 2 szkoły montowania. Dobra, trochę za dużo powiedziane. Jedni zaczynają od tego, że cały materiał tną po kolei, wybierają najlepsze fragmenty i tak montują. Inni montują po kolei, wywalają coś tam, bla, robią misz-masz i w ogóle robią co chcą. Ja chyba należę bardziej do tych osób, które z materiału, który trwa godzinę 40, tyle trwa materiał, surowy materiał z filmu Dzień bez kompa. Potnę i wybiorę to, co jest najlepsze, zostanie mi, myślę, 30 minut i z tego będę kleiła resztę. Tak strzelam. Jeżeli chodzi o mnie i o moje przygotowanie do montowania, to zaczynam przeważnie od wrzucenia dosłownie całego filmu na ścieżki. Mam tutaj główne wideo, tak? To jest ta górna ścieżka i dźwięk. Mam zamiar dodać jeszcze 2 ścieżki audio. To będzie na efekty dźwiękowe, to będzie na muzykę. Dlatego również zaraz sobie je podpiszę. Ale mam również zamiar dodać jeszcze ścieżkę wideo na różnego rodzaju napisy, zdjęcia albo po prostu jakieś wstawki między innymi, to nawet dodam 2. Po co to robię? Po co aż tyle tych ścieżek? Żeby mi się po prostu nic nie pogubiło, żebym się nie pomyliła. No i właściwie tak zaczynam moje przygotowania do montowania. Ale zapomniałam wam o czymś powiedzieć. To nie będzie jakiś poradnik czy coś tego typu, to po prostu ma być vlog, w którym troszeczkę inaczej spojrzę na montowanie. Może nie, że spojrzę inaczej na montowanie, bo to złe określenie. Może po prostu troszeczkę was w to wtajemniczę, ale nie zrobię z tego poradnika, bo nie o to mi chodzi. Byłam blisko, jeżeli chodzi o czas, jaki mi zostanie, znaczy ile mi zostanie tego materiału. 22 minuty 50 sekund i nie z godziny 40, a z 53 minut. Nie wiem dlaczego, ale 2 razy mi się dosłownie wszystko skopiowało. Tyle zostało. Tu mam zaznaczone, żeby później pamiętać, ile miałam materiału. Została teraz właściwie sama już obróbka, to co powiedzmy najciekawsze. Moi drodzy, jest godzina 20:16, właśnie kończę, powiedzmy, całą obróbkę, nie licząc kolorowania. Zaczęłam to robić dzisiaj koło 14:00, przerwałam koło 15:00 to godzinę, plus później 16:30 do 20:00, to mi daje 3 godziny i pół, 4 godziny dzisiaj. Cudownie, został mi tylko kolor.
To wszystko na dzisiaj. Witam, moi drodzy, jest niedziela, dzień później, dosłownie chwilę po 12. Dzisiaj nam zostało do zrobienia, właściwie mi zostało do zrobienia pokolorowanie całego filmu, dlatego już odpalam program. Jak mam być szczera, kolorowanie filmu, obrazu nie jest to coś, co lubię robić, dlatego że uważam, że robię to źle po prostu. Dobra, w takim razie od czego ja zaczynam color grading? Color grading zaczynam od tak naprawdę zmiany kontrastu w całym filmie. Całkowicie z ciekawości ustawię sobie zaraz stoper i zobaczę, ile sama zmiana kontrastu mi zajmie w całym filmie. Ile trwał ten film? 6 minut i 30 sekund równo, prawda? No to lecimy. I uwaga, ostatnie pik. 24, 40, 5. Tak było, tak jest. Tak było, tak jest. Dobra, to zabieram się teraz za samokolorowanie i widzimy się, jak już skończę. Dobra, właśnie skończyłam. Wydaje mi się, że wszystko jest ok. No i renderujemy. Film będzie miał 2 GB, więc się będzie naprawdę długo renderował. Dobra, słuchajcie, film sprawdzony, uważam, że wyszedł spoko. Był jeden moment, gdzie muzyka była trochę za głośna, więc uważam ten film za skończony. Zastanawiałam się długo, co powiem na zakończenie tego filmu. I szczerze wam powiem, że nie wiem, co wam powiedzieć. Jak już kiedyś mówiłam, montowanie to jest coś, co bym chciała robić w życiu. To jest coś, dzięki czemu w pewien sposób mogę siebie wyrazić. Chciałabym kiedyś, że jak ktoś zobaczy mój film, niekoniecznie ten, co wy teraz oglądacie, niekoniecznie ten jakiś, który ostatnio wrzuciłam, który wrzucę w przyszłym tygodniu, nie. Chciałabym, żeby ktoś powiedział, zrobiłaś kawał dobrej roboty, rób to, idź w to. I nie oczekuję tego od jakiegoś Szarego Kowalskiego, chociaż takie słowa też są miłe, tylko że faktycznie ktoś po prostu, nie wiem, nie potrafię wam tego wytłumaczyć, naprawdę bym chciała wam wytłumaczyć, kogo mam na myśli, mówiąc ktoś. Bo wydaje mi się, że teraz skończyłam moje gadania. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.